Witam, jestem Venom Lazarus, a to jest Minecraft Sen na Jawie. A dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny, ze względu na to, że będzie po prostu dłuższy. A no niektórzy się cieszą, niektórzy już ziewają, różnie to bywa. Żeby nie przedłużać, zejdziemy sobie na dół do kolejki. No obiecałem wam pokazać naprawdę... może nie tyle epickie, bo znowu mnie ktoś zjedzie za to słowo. Ale coś, co powinno się spodobać, coś, co już, tak jak mówiłem, na Facebooku pojawiało się. No i mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra, położymy sobie wózeczek. W międzyczasie pojedziemy sobie do rozjezdni mojej kolejkowej, prawda, jak już byliśmy zresztą tam. Jak do TechLabu jechaliśmy, czyli mojego laboratorium. O, jak ja lubię, słuchajcie, te rozsuwane tutaj drzwi, właściwie ścianę rozsuwaną, jak wjeżdżamy, zobaczcie. Cyk, cyk, no genialna sprawa. Słupek jeden jeszcze został, bo tam jeszcze są do zwiedzenia jaskinie, ale tutaj już był jeden, już wszystko zwiedziłem. Dużo łaziłem po jaskiniach, słuchajcie, bo bardzo dużo surowców potrzebowałem. Projekty jednak są moje wymagające, jak widzicie. No i cóż, i dupa Jasiu, no trzeba było zasuwać. Jak fajnie ta górka stąd wygląda. Znika. I słuchajcie, co jest ważnego? Chciałem wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o Minecrafta, w najbliższym czasie zwolnimy tempa znacznie, jeżeli chodzi o Sen na Jawie. A toż z tego powodu, no jednak mam dużo projektów przygotowywanych. No, pięknie to wygląda, tylko kurde, dlaczego tak wolno doczytuję? Mam dużo projektów do przygotowania i powiem wam, no troszeczkę czasu na to potrzebuję, tym bardziej, że w życiu na co dzień mój czas się znacznie ograniczył, co nie zmienia faktu, że dalej będzie seria, tylko rzadziej, ale wejdzie na jej miejsce jeszcze coś. Słuchajcie, no przecież już niedługo, być może jak noc się postara, znaczy przepraszam, jep, tak, być może już w tym tygodniu, być może w następnym, pojawi się wersja Minecrafta 1.2 i zacznijmy, kurczę, kombinować z survivalem i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, tam pamiętacie, była nasza, nasz TechLab, o, teraz, no pokaż się, no. Zobaczcie, fary jest ustawione, a ledwo widzę. O, to jest TechLab nasz. A my dzisiaj pojedziemy, moi drodzy, kochani widzowie, w tamtą stronę. Ja, w pewnym sensie jest to święto, że ja to pokazuję, bo powiem szczerze, jeszcze nie jest skończone. I jeszcze myślę, że troszeczkę czasu i wody w Wiśle minie. No ale słuchajcie, no czego się dla was nie robi? Tak, bagna mi się podobają. Kurczak mi się to podoba. No dobra, słuchajcie. Podjedziemy sobie kawałek, a później sobie piechotą pójdziemy. Tak jak widzicie, górki. Tak, górki. Zasłaniają specjalnie widok, co jest poza górką. Oczywiście. No fajnie to wygląda, mitycznie wręcz ten most. Powiem szczerze, bardzo fajne. I moi drodzy, dojeżdżamy. Wiecie co, ja sobie wysiądę. Ej, wózek! No i wózek poszedł w pindu. Fucking hell. Będziemy sobie go pchać. Albo nie, weźmiemy sobie go. O, lepiej. Tak jak widzicie, jest baszta. Jest mur. To pozwolimy, żeby się wczytało powolutku. Coś wolno się dzisiaj wczytuje. Kolejne baszty. Wiecie co? Pojedziemy sobie jeszcze. Tu jest moja wieża. Zjazd w dół. Hop. Dobra, możemy wysiąść. Moja wspaniała baszta. I to jest ogólnie rzecz biorąc moja brama. Brama, tutaj wejście jest... I to są takie zwane bramy strażnicze. Myślę, że to jest fajna rzecz. Tam jest kolejka do mojego następnego projektu. Taka wypływająca z wody. A tam w oddali... Kochani, mój epicki budynek, ale pojedziemy sobie jeszcze do domu, czekajcie. A! Jedziemy. Pytał się jeden użytkownik, pod jakiego diabła mi ściany zasuwane. Słuchajcie, żeby mi coś nie wlazło, proste.
Więc tak, to jest już zapowiedź tego, co zobaczycie. Ogrody, ale niezwykłe, niezwykłe, słuchajcie, będą się podobały. Oraz radioteleskop i tego podobne. Wszystko będzie tutaj pokazane. Natomiast my dzisiaj sobie spędzimy czas na powierzchni. Na powierzchni, oj, wychodź. Moje psiule. Psiule, psiule, psiule. O, psiulek. Ćwiczymy. Wszystkie się ruszają ładnie. Czasem się potrafią psy zbagować, wiecie, i nie można ich ruszyć. Nie wiem dlaczego tak, ale. Co mamy? Mamy jedzonko. Dobra, jest wszystko ok. Godzina jak która? Oj, już księżyc staje. Może i dobrze, słuchajcie, może i bardzo dobrze, dlatego że będzie to lepiej widać. Teraz sekundkę. To zrobimy latanie. O. I moi drodzy, oto jest mój meczet. A właściwie mój błękitny meczet. Obok miasto arabskie. Oczywiście miasto arabskie jest już tak sobie wymyślone, no nie? Ja już sobie sam dodałem to miasto arabskie. Improwizowałem. Natomiast meczet jest to właściwie niepełna jego wersja, dlatego że on powinien być, jak tu pokazuje mury, dwa razy jeszcze wyższe, tylko że pod spodem jest po prostu nic więcej, tylko goły mur. Więc stwierdziłem, że to obniżę. No niestety Minecraft taką miał wysokość, a nie inną, więc zmieściło się tak, jak jest. Ale myślę, że jest fajne. Popatrzcie sobie. A zaraz niektórzy będą spekulowali, co wycheatowałem, czego nie. Słuchajcie, jedyną rzecz, jaką wycheatowałem, żeby było śmiesznie, to jest obsydian na te dachy. O, to. Fakt faktem, na tamten dach, na tamten domek nie cheatowałem obsydianu. Ale już jak wydobyłem i pokryłem dach, no bo nie chciałem, żeby mi coś jak wybuchnie na dachu, to rozwaliło mi dach po prostu. Ale wszystko, łącznie z lapis lazuli i tak dalej, wydobyte. Fakt faktem, na innym świecie, bo ten budynek, sam budynek, przeniosłem z innego save'a, z save'a, który jeszcze na 1.4 powstawał, więc jak wiecie, no pełno zmian było, no i była dupa Jasiu, bo jak się zmieniły biomy, no nagle okazało się, że ja mam na pustyni zimę, no. Więc to było bezczelne. Natomiast i bolesna sprawa. Ale damy radę. No i przeniosłem, a resztę zacząłem budować osobno. To osobno, jakieś ogrody, ten całe miasteczko tam i tak dalej. Creeper! Chodź, Creeper! Spadaj, Creeper! I'm so sorry. Te dziureczki to są nic innego jak reflektorki. Zobaczcie, o, tak. Tu jest dróżka, tu jest brama główna. Tu jest taki właśnie krata do wpłynięcia. Można sobie łódeczką tu wpłynąć, żeby nie było. I można wejść sobie, zobaczcie. Tak. Kurka zostaje. No. Kurna, widzicie, zniszczyłem sobie dom. O, przepraszam, tego nie było. To się wytnie. Kurka. What the fuck? To jest ogólnie rzecz biorąc wejście. Pójdziemy sobie może tędy wpierw. O, jesteśmy w jednej z tych głównych wież. Tu można sobie na łącznik wejść, mur. Tak to wygląda, moi drodzy. Myślę, że się powinno podobać. Powiem wam, że naprawdę roboty tyle było. Co najśmieszniejsze, jest zrobione według zdjęć, bo to meczet z Turcji, więc ogólnie poszukałem troszeczkę w necie. Znalazłem zdjęcia meczetów takie bardziej szczegółowe i powiem wam, że starałem się odwzorować, więc mam nadzieję, że się podoba. Zaraz zejdziemy sobie. Tak. Tutaj można wyjść. Tu jeszcze do drugiego łącznika. W ogóle na mury. W ogóle teraz po murach chodzimy, słuchajcie. I do każdej tej wieżyczki, o, można sobie wejść. Można zejść na dół, bądź wejść jeszcze na górę. O. To jest każda taka mała wieżyczka na murze, o, jak widzicie. Oczywiście mur jest dookoła i cały czas można po nim chodzić. Fajne, co?
Zaraz podejdziemy sobie bliżej. Natomiast ostatnio zwaliłem jedną rzecz. Nie, to ja nie chciałem na dół. Ja nie chciałem na dół! Zwaliłem, muszę naprawić zresztą jedną rzecz. A to przy budowaniu muru i zapomniałem to naprawić po prostu. A to jest wejście tutaj, bo tutaj akurat mur mi wyszedł nie w tym miejscu, co chciałem, a drabinka powinna być o. Dotąd. O. Tu jest półpięterko. Tu jeszcze wyżej się wchodzi. I teraz tak, mamy dwa wyjścia. Albo iść na samą górę tej głównej wieży, albo na łącznik między wieżami. Zaraz wam pokażę, jak na samą górę wejdziemy. O Jezu, jak pijany, no. Dobra. Jesteśmy na samej górze. A słyszymy gdzieś tam po dachu jakiś zombiak chodzi. So beautiful. Tam jak widzicie jest port. Mój port. A też się tam przejdziemy. Coś gdzieś tam. Świnia skacze po moim ogródku. No kurde. A to jest miasto. Miasto moje. Myślę, że spodoba się, ale jest jeszcze niedokończone tam daleko. Ale to też zaraz wam pokażę. No jeszcze. O, tak tego. Jeziorko. Tu jest ścieżka, można się przejść tędy. Oczywiście ścieżka i tam można przejść, jest mostek. Oczywiście mostek jest ten zwodzony, czyli można wpłynąć tędy łódeczką, płynąć sobie, tam pod mostkiem popłynąć dalej i tam pod ziemią można płynąć aż do... Właśnie tam można dopłynąć tą łódeczką, o tam, gdzie pokazuje daleko. Więc wszystko jest pomyślane, żeby było funkcjonalne. Sobie zejdziemy teraz niżej. O, siada, fuck up, kurde, zombie. Zaraz mnie zjadą niektórzy z odrośnie drabinek, no ale mam to w dupie. O, tu jesteśmy na łączniku. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O, to jest ten łącznik. O, widzicie? A tu byliśmy na górze. Oczywiście do tych małych alkowy, no dobra. Do tego miejsca, co zwiemy alkowy, można wejść też. O, tak to wygląda. No dobra, to wiecie co, to sobie wejdziemy do środka w ogóle, bo to tak. Tak dupowato chodzić sobie i nie wejść. O. Brama centralna. Puszczona. Łuk triumfalny z liści, haha. No nie, no wiecie co, to jest już zniewaga, no fontannie, no powaliło was. Szkurde. Jeszcze drób zniosę, ale kurde, normalnie świnie. Zobaczcie. Zespawnowały mi się w mordę. Wybaczcie. Tego się nie wytnie, ale... No. Przez ciebie sobie zniszczyłem jedne kwiatki. No kurde, świnie w kwiatkach, no wiecie co. A, na czym to skończyłem? A, fontanna. W prawo, w lewo ogrody. Tu oczywiście... Kurka niech sobie chodzi, nie przeszkadza mi. Wchodzimy sobie tutaj do wejścia. Tu jest dziedziniec ze studnią. O. Tam są, nie pamiętam, możecie mi napisać w opisach, bo przyznam szczerze, nie pamiętam, jak się nazywają te wieże, a przy meczetach, gdzie gościu wchodzi i później jak jest czas na mszę, to tam coś tam woła. Bo tutaj, o, widać są. Tu jest oczywiście, o, studnia. Nawet fajnie mi wyszła. Wchodzimy do środka, moi drodzy. Witam w meczecie. Buciki zdjąć, bo się bez bucików chodzi. Dywan oczywiście i takie coś. Znaczy, jest glowstone, ale ogólnie rzecz biorąc, to są miejsca dla wiernych, żeby sobie klęknąć, bo zauważyłem, że często dywany w meczetach, nie zawsze, ale mają wzory i takie kwadraty, gdzie wierny może sobie usiąść, więc de facto to nie ma jakiegoś takiego hasu, że jak wchodzimy do polskiego kościoła, no to o rany, pchamy się w ogóle i tak dalej. Nie, tutaj są miejsca do modlenia, po prostu, żeby jeden drugiemu nie przeszkadzał. To są moje, tak. To jest mój sufit. Konkretne filary, co? Oczywiście można po nich wejść na górę. Tak, tu jest przed.
żyrandole, oni tak fajnie mają tak nisko obwieszone tymi żyrandolami. Tu jest jakiś ołtarz. A tutaj nie ksiądz, tylko już nie pamiętam, jak oni się nazywają. Po prostu gościu, który prowadzi modlitwę. Tutaj loża jest dla VIP-ów. Jak zwykle, nawet w kościele, zobaczcie. I to w oryginale jest. Loża dla VIP-ów, tak. Oczywiście prawie do każdego słupa da się wejść. I wyjść na górę. Ponieważ wychodzimy w tym momencie w wieżach, no bo logiczne, to jest tak, tak oddałem tą budowlę, że rzeczywiście filary wyszły w bardzo mądry sposób. O, proszę. Że nie wiszą gdzieś w powietrzu albo coś, albo wieże, bo to by się zawaliło przecież. Nocz, napraw te drabinki. O, dobra. Tam jest miasto. Tak jak widzicie. My jesteśmy, o, już mamy dzień zresztą. My jesteśmy na jednej z tych małych wieży, przepraszam, wież, tak się to odmienia. Tak to wygląda. Myślę, że jest zgrabne. A wiadomo, że nie oddaję błękitnego meczetu w 100%. Dlatego, że to jest Minecraft. Oczywiście jest to też moja interpretacja i to jest zaznaczam, tak ma być. Sobie polatamy. I wrócimy sobie do punktu wyjścia. Dobra, oczywiście okna, oni uwielbiają okna, ja zresztą też. Kolejna fontanna. Wiecie co, sobie noc zrobimy w nocy, ładniej to wygląda. O. Tam oczywiście jakiś, o, jakiś taki ogrodzony, prawda, ten. Oczywiście pamiętamy, ponieważ tu jest wszędzie niby pustynny teren, ale przy wodzie rosną rzeczy, nie? Różne, więc zostawiamy. Tutaj wyjdziemy sobie do portu, o. W porcie są łódeczki oczywiście, tak wygląda, o, mój porcik. Część łódeczek mi się rozwaliła, więc wybaczcie, tam są... miejsce, gdzie się wypływa. Pewnie widzieliście moją budowlę, która jest tam, ale omówię ją innym razem. Tu się wychodzi. Wypływa właściwie. A tutaj, o, to jest taka... też widziałem gdzieś na jakimś zdjęciu w Turcji, słuchajcie. Właściwie nie wiem, to nazwać. Przy porcie taka wieża strażnicza, więc tu oczywiście możemy sobie na mury wejść, żeby nie było. To jest naprawdę, słuchajcie, bardzo przemyślany projekt. I obronność, i żeby, że tak powiem, się ładnie znaleźć tutaj. Sobie wejdziemy. O, tu tutaj oczywiście są. To znaczy okna są, ale to powinny być strzelnicze takie wieżyczki. I sobie podlecimy. O, i to wygląda w ten sposób. Całkiem przyjaźnie, powiem wam, chociaż długo się budowało. To mi się podoba, taka pochodnia nad wodą tutaj, nie wiem czy widzicie. Pyk, o to. To tu, tu, tu. Taki proste rzeczy, a fajnie oświetla wodę. To jest mój port. Idziemy dalej. Pełno wody oczywiście. I lubię bawić się wodą, w sensie tutaj jakieś jeziorka, te stawy. Oczywiście. A, i jeszcze jednej rzeczy wam nie powiedziałem. Słuchajcie, cały czas mamy włączone potworki, żeby nie było. Więc to jest tak stworzone, żeby się nie spawnowały potwory. Nie wiem, czy zauważyliście, ale... Jakoś nie chcą mi pnącza rosnąć, cholera. Po ścianie, no ale... Słyszałem, że je po graniczu do góry rośniecie, tylko w dół bardziej rośnie, więc nie wiem, może u góry przyczepić? Whatever. Fontanny, tak? Na bogato. Oczywiście kwiatuszkami. O, tak tutaj też mamy. Duże drzewa sam sadziłem. Wreszcie wszystko tu sam sadziłem. Oczywiście są tu takie zwane tylnie wejścia do meczetu, bo widzicie, tutaj jest meczet. Można sobie wejść tędy. No to jest właśnie dla jakichś ludzi kwestii służby. O, tu można wyjść, i tak jest w oryginale jest, że można sobie wyjść na taki łącznik, jakby pomiędzy jedną a drugą częścią wieżyczek meczetu. O. No i schodki. Proszę, i jesteśmy, możemy sobie zejść tutaj.
Oła. Ile się tym idzie, ja cię kręcę. O, jesteśmy w meczecie, widzicie? Tak to się robi. No, więc ogólnie rzecz biorąc, fajnie to wyszło, ale mówię, roboty tyle było. No mówię wam, pomyślcie, kiedy była wydana wersja Minecrafta 1, bodajże 4 czy 5, już nie pamiętam. No, no powiedzmy, że 1.5, żeby nie oszukiwać się. 1.5 i teraz sobie pomyślcie, ile czasu od tamtego momentu musiałem budować to. Oczywiście nie non-stop, tylko jak miałem natchnienie. No ale. Podobają mi się te łuki z liści. Oczywiście w środku jest drewienko ukryte. A ogród kaktusowy. Tak. Tam jakaś zielenina. Bardzo mi się podoba. Tak, po pierwsze. Malutkie jeziorko. Z małym trapem. Wędeczki. O, już jedzenie można stakować, zobaczcie. Kiedyś jeszcze nie można było, nawet widzicie o to. Wędeczki i tutaj sobie można nad stawikiem połowić, powiem wam, fajnie. Zresztą tutaj to taka mała, o, zatoczka też jest. No jest to fajnie zrobione, powiem. Bardzo mi się podoba. Na bogato, tak. Dobra. Tutaj jest takie miejsce, gdzie się odpoczywa i narady odbywają się, tak. W stylu tureckim oczywiście, zobaczcie. O, jak to fajnie wygląda. A tutaj urosło, widzicie? Kurde, nie wiem. No dobra, w każdym razie tu jest tak. O, i tutaj się siada na tak jakby podłodze. Tu jest jakiś, ja wiem, lampa. Się przy tym siedzi i rozmawia. No, fajnie zrobione nawet. Boże, jak ja się zachwalam, no nie może być. Epicko, epicko, popatrzcie. Ale to jeszcze nie wszystko. Okej, tu jest oczywiście jeziorko, tam jest miasto, zaraz do niego pójdziemy. O. I oczywiście dwa wejścia do miasta są. Jedno jest stałe, czyli bez żadnych mostów zwodzonych i tak dalej, które jest tu. Kurczaczku. Jajaczko! Jest. Drugie jajaczko! Kurde, skąd tyle kurczaków? O, a tu jest drugie, tylko. No kurde, kurczaki znowu, no. A tu jest drugi most, ale już zwodzony. Ale wiecie co, słuchajcie, teraz zrobimy cięcie. I zaraz w drugiej części pokażę wam po prostu miasto, jak wygląda obok meczetu. Przejdziemy się, pokażę co i jak w środku, jakie plany są na przyszłość. To zaraz wracamy. Wracamy w części drugiej. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj ją wrzucę. Być może jutro. Więc trzymajcie kciuki i do zobaczenka. Hej!